za chwilę losowanie połów. Natomiast myślę, że tutaj warto też powiedzieć o pewnej bardzo ważnej rzeczy. Niby statystyki nie grają, natomiast Fagena, zawodnika z numerem 10, czarnoskóry Kayo de Balogun, człowiek, który przeszedł zimą do Pogoni Lęborg. Stefanowicz, Tomaszewski na pole karne, no i tutaj doszło. Trojanowski na pole karne, Zagdański! I czy ta piłka przekroczyła linię bramkową? Jeszcze nie koniec, Glanowski. Jeszcze cały czas te karty na stole są, cały czas można jeszcze realizować swoje cele. Tomaszewski! Interwencja w tej sytuacji Macieja Szlagi. Jeszcze przejmie to Aleksandrowicz, ładnie się przedarł Patryk Aleksandrowicz, płaskie dośrodkowanie, czy ktoś to trafi? Tak! 1-0 dla Elany Toruń. A trafia do siatki Marcin Trojanowski w 29 minucie meczu. Dochodząca piłka na pole karne Piotrowskiego. Jest jeszcze nie koniec tej całej sytuacji, jak to się zakończy, blisko prawego słupka. Pozwoli na ile akcji w tej pierwszej połowie, tymczasem Zagdański, Zagdański w polu karnym, prawa noga, Zagdański blokuje jego strzał, Musuła. Elana rozpoczęła tę drugą połowę, zmienił oczywiście Marcina Trojanowskiego. Oddaleni troszeczkę od pola karnego, teraz wbiegają światło bramki, dośrodkowanie, skakał tam Krawczun, jeszcze Tomaszewski, ale daleko obok. Prawą stroną ruszył na pełnej szybkości Lękiewicz, dośrodkowanie na pole karne, Zagdański, 2-0! 2-0 prowadzi Elana, kapitalna akcja Lękiewicza, no i wręcz specjalizacja, jaką komplet czterech zmian ma jeszcze do dyspozycji Rafał Górak. Aleksandrowicz, Zagdański, okazja na 3-0 i to jest 3-0! Od słupka bramka Łukasza Zagdańskiego, numer 2 w tym meczu. Elana podwyższa swoje prowadzenie i jest to prowadzenie po pierwsze zasłużone. W momentach już pewna zwycięstwa. Może sobie powoli analizować, co się dzieje w innych meczach. Strzał z dystansu. A teraz piłka na pole karne, jest Górski, końcowa linia, dośrodkowanie. Nikt tego nie zamknie, ponieważ dojdzie tutaj do spotkania z Bałtykiem Gdynia. Tymczasem okazja dla Pogoni. Stefanowicz, jego prawa noga, Tomaszewski! Słupek uratował teraz Elanę na Wesselinga, koniec spotkania. Elana oficjalnie przełamuje impas, przełamuje złą pasę i wygrywa 3-0 z Pogonią Lęborga, więc 16 zespołem w tabeli. Jeszcze oficjalnie nie powiem Państwu na pewno, co to oznacza.